Waszyngton, amerykańska stolica, centrum polityczne świata, miasto, gdzie jest wiele ciekawych, darmowych muzeów, miasto, gdzie są pomniki upamiętniające amerykańskich prezydentów. Tutaj monument Waszyngtona, tam Jefferson Memorial, jeszcze dalej Lincoln Memorial i wreszcie miasto, które wiosną obsypane jest kwiatami. Kłaniam się nisko, Paweł Żuchowski. Dziś pokażę Wam słynne wiśniowe drzewa w amerykańskiej stolicy. Jesteśmy przy Tidal Basin, to jest sztuczny zbiornik w centrum amerykańskiej stolicy i dookoła niego właśnie rośnie mnóstwo japońskich wiśniowych drzewek. Zapraszam na spacer. Ale spójrzcie na chwilę jeszcze w stronę monumentu Waszyngtona. Przed chwilą z lądowiska przed Białym Domem wystartował śmigłowiec Marine One z prezydentem Donaldem Trumpem na pokładzie. W asyście dwóch innych maszyn leci w stronę bazy Andrews pod Waszyngtonem. Tutaj przy Tidal Basin rośnie ponad 3000 wiśni japońskich. Pierwsze drzewka zostały posadzone w tym miejscu ponad 100 lat temu, w 1912 roku. To był dar od ówczesnego burmistrza Tokio dla Waszyngtonu. Taki gest mający podkreślić przyjaźń pomiędzy obu stolicami. Jako ciekawostkę powiem Wam, że pierwsza partia drzew została podarowana Waszyngtonowi przez Japończyków 2 lata wcześniej, w 1910 roku. To było 2000 japońskich wiśni. Niestety drzewka na polecenie ówczesnego prezydenta USA Williama Tafta spalono, ponieważ okazało się, że były zainfekowane. Kiedy burmistrz Tokio dowiedział się, że wiśnie dojechały chore, wysłał kolejne, tym razem 3020 drzew. I tym sposobem w 1912 roku pierwsze drzewo tu przy Tidal Basin posadziła pierwsza dama Helen Taft. Towarzyszyła jej żona ówczesnego ambasadora Japonii, która zasadziła kolejne. Była to kameralna uroczystość bez fotoreporterów. Drzewa posadzone ponad 100 lat temu rosną tu do dziś i jak widać upamiętnia je ta oto tablica. W kolejnych latach następne pierwsze damy również uczestniczyły tutaj w podobnych ceremoniach, na przykład Mamie Eisenhower, Lady Bird Johnson, jest nawet zdjęcie archiwalne Hillary Clinton, Laura Bush, a ostatnio przy okazji setnej rocznicy tego daru w 2012 roku wiśniowe drzewo zasadziła tutaj Michelle Obama. Jak widać, można tu przyjść także na ryby. Przyznacie, że wiosną w Waszyngtonie jest po prostu pięknie. Kłaniam się nisko, do zobaczenia i usłyszenia. Paweł Żuchowski.